Witamy serdecznie, miejscowość Szef, targowisko miejskie. Zapraszamy na krótką relację. Obejrzymy coś tam, co mają, co proponują. Tu mamy coś takiego, tu ładne widynki na głowach. Ta fajna, ale ma łapcie białe. Co? 150 sztuk, oddałem się. 150? A ty nie chciałeś takiej? Co? Ale no, za ten. Za drogie. Jak? Za drogie. Ja się nie wiem. Tato by cię wygonił. No, dzień dobry panu. Firmę nagraniową. Dzień dobry. To dwie parki? No tak. Jaka cena? Białe? 300 zł. 300. A siwe? 350 za parę. Czemu te droższe? Młody, stary. To jest taki smutny. Wesoły? Na gojemniku? Młody, sam się. To jest zeszłoroczny. Ładnie po ziemi chodzą, jak klepią, nie? One u mnie, wiesz, nie mam dużo zegarła. Mam wszystkich 10, 12 sztuk, nie? Ale to wolierni pan ma, czy? Nie wolierni nic. Ja nie lubię. Ja trzymam je sobie na wolności po grodzie. Kawkę tak. Popatrzeć, nie? No po grodzie zachodzą. Może pilnuję, nie? No, bo to trzeba kot złapie albo no, coś, nie? Kot, tam nie przeważę, ale jaszczą to chyba go nie weźmie, co? Najgorszy jaszczą. Wieże takie? Nie, dolny ci rozbije i leci między budynki i nie może tak. I rozwali go tylko, nie? Zabrać nie zabierze, nie? Zabierze. Też? Też zabierze. Zdrówka panu życzę. A tu ile młodziaczków. Ty, a tutaj? Stawaj. Kładzie się, bo coś ma znowu. Czy to pan? Bo ja jadę. Co? Ja wszystko sprzedałem. Tam te czerwone to miałeś? No nie tak, ja tam się nie bawię. To co? Co? No tak, tak. Pana to tak? Trzymasz? Nie, nie, nie. Cześć, cześć kolego. Nie, no gdzieś ja tu. No, 250. No tak. Tak, tak, tak. To jest zamieszkanie. Tak. Kasa najpierw. Widzisz? Ty. On się nie bawi, on sprzedaje i tyle, nie? Ten gościu. Ja też się nie znam na tym, bo kiedyś inne chowałeś, kurwa, bocian to bocian, tylko łapciaty był. Zaraz powiedziałem to. Jaka cena, nie wiesz? Te ładne są, nie? Mi się podobają, wiesz? Nie, to w pokoju bym je trzymał. W pokoju, bo bym patrzał. Leszek chciał mi dać ładne. A po co mi to? A to co to jest, proszę pana? Lampka. Lampka? Tak, z koła rowerowego. Pan to robił? Tak. Można sprawdzić, jak świeci? Jak podziałać w tym? A to co to? A myślałem, że to do tego. Kurczę, jaki pomysł, nie? Dom, ile taka lampka? 40 zł. No, pan to zrobił? Tak. A gdzie ona tu się świeci? Tutaj. Tu się świeci, tu jest przełącznik, tak samo tutaj się świeci. Aha. Taki wynalazek, nie? Kurczę, 40 zł lampka.
ten oka nie ma. To są też to wszystko. Kasper, to rzepak 7 kilo, 20 zł. Co patrzyłeś, widyny? O, tu jest, Przemo. A to sam jest. O, tu masz widyny. Spytaj się. Czy samica jakaś, jaka co? Czyje to widyny? Tutaj. A ten ile kosztuje? Słuchaj, to będzie 14 paczek, to było 12 paczek. No. Andrzej, te widniaki odpoje tam, co? Ja nie mam żadnych głębi. Nie, nie mam, ja nie wywożę na rynki. Ja też nie wywożę, ale... Co? Takie wywiozę, co nawet całą parę widnik. A owciatę? No. A widynko? Widynko musi uciekać, czerwony. Nie mam, nie mój. Zrób mi słyszysz? Bogdan ma takie głębie? Zrób mi ten zdjęcie tych. Wyślesz? Nie wiem, Andrzej, nie mogę. Ale tylko galak, tylko zdjęcie. Nie, no jak. Tylko ja zobacz. Nawet jak będzie pan rynek, to nie pokażę, ale galki też. Bo ile to Andrzej? Za sztukę? Możliwe? Jest złe. Jest złe, ale kurwa. A ten pierwszy słaby. To chuj, białe podbiciemy. Słaby, nie? To widać od razu, nie? Ten czerwony taki możliwy. Ale czerwony nie zobacz, jakim łapcie zjebany. A nie spojrzałem na łapcie, ale głowa nie, fajna. To jest taki niegłupie to. Kurwa, te bretki też niektóre o czerwony zobacz, kurwa. No to mówiłem o nich. No. 150 zł sztuk. A to zabrałeś, to twoje teraz? Masz takie w domu? A jakie? Zostało resztę. Miałem 18 sztuk, zostało 2, 4, 6, 7 sztuk. A tylko widyny miałeś? Co? Na chór wziąłeś? Tak. Kasę zarobiłeś. No to co było ładne, to sprzedałeś. Wszystkie były takie same. Zadbane ptaki. Rzuć te papierowy. Więcej samic. A to czyje to były? To takie też miał? A czemu likwidował? A jak z wszystkich klatka, to ile? Po ile wtedy? A? 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 A ja po wojsku, no tak. No na przepustkę, ale i kurwa zajmuję go zaniósł, nie? Miałem jeden dzień, na drugi zaniosłem, bo piłem, popijałem, nie wiem, żeby to był, którego spotkał, ja mówię, jeszcze, żeby taka fesa. Te, jakie zobacz. Co? Ja mówię, to piłem po niego. Jakie łapcie ma, jaki ładne łapcie ma. Białolot ładnie się reprezentuje. Idziemy na drugą stronę, zobaczyć co tutaj jest grane. Szału nie ma, ale coś tam nagramy. Idziemy z tej strony. To musimy iść z tej. Ładne kolory takie, nie? Pięćdziesiąt trzy sztuka będzie grana. Pan jest zainteresowany w Big Dick, proszę pana, nie? Coś możemy tam utargować, nie? A co pan ty, ma tak? Widzę, że masz trzy brudki, nie? Tak. Tam gościu ma jednego, chciał 10 zł fajnego. Ja brudkę? No. Na samej górze? Tam na... Samca. Samca albo sam... I zobacz, 10 zł. Ale w którym miejscu? Druga klatka na pierwszym rzędzie. Tam no, w rogu. Dobra, idź, idę. 10 zł. Dobra, idę. A te kremki? A masz trzy? 70 zł, proszę pana. No. Pierwszy rząd, ale z tamtego roku będziesz widział. Jeden. Dobra. Od rierki, nie? Chłopciaty. Kiedyś tego u nas było dużo, nie?
są bardzo podliwe te lekcjami, to są podliwe. To są jak na targach zauważyłem, że brzandu tutaj nie ma. Że nie ma? Ja mam w domu, mam Dobra, panowie, przyspieszamy. Niektóre te gołębie śpiące, dajcie. Ile takie kaczki? To tam kolegi po 4 dychy chyba. A takie? Ten to jest piżmowy 8 dych. Lepszy, nie? Lepsze mięso? Co? Jajeczka. Zobaczcie, eleganckie. Kurwa, płodno to tam, raz płodno, raz tego. Podnieś tą kratę do góry. Co? Wkurzył się. Wkurzył się. Za 5 dni podniosę. Co to czerwone jest? Samiec, samica? Zobacz. Słaba. Wygląda na samca. Puścimy pod koło. To co? Pod koło. To pani to? O, tu jakiś misz. Zobacz. Pana, jak jest wystawione, to trzeba patrzeć, czy nie? No ale zdjęć nie można robić. Czemu? No dlaczego? Ale kupuje... nie robię zdjęć, ja film nagrywam. Myślę, że pan zdjęcia robi. Nie, no film nagrywam, proszę. No chyba, że pan sobie film nagrywa, to może pan... Po co mi zdjęcie? No leci film, widzi pan? No ale wie pan, żeby kogoś upublikował, bo pan kupuje to w internecie, nie? No tak. No, ja muszę na to wyrazić zgodę. A nie wyraża pan? Nie. Dlaczego? Nie wyrażam. No ale pan to pokazuje, no jestem pan w mieście, ja nie jestem u pana na podwórku. No, wyrażam. Pana, ale tak? Mówię pan, ale ja muszę wyrazić zgodę. Ale pan to sprzedaje, ja na przykład chciałbym kupić, przemyśl. I pan mi pokazuje, kupić, ale proszę. Ale pan mi pokazuje, tak? Gołem. No jak? Nie wyciągam panu z kieszeni tego, nie wchodzę do pana na posesję. Ale proszę pana, to nie jest tak. Niech trochę inaczej. Dobra, nie wiem, może po sobie po filmie mi to nie przeszkadza. Ale ty mówisz, nie ludzie oglądają, może kupią od pana gołębie. To nie jest tak. Dużo osób dzisiaj, pan powiedział, że przez mój film dzisiaj specjalnie tu przyjechał. No tak? Nie, ale wie pan, to tak nie jest, jest trochę inaczej. Ja nie nagrywam ludzi, nie nagrywam twarzy, nie nagrywam tego. Jest do sprzedania, ja nie biorę od panu kieszeń i nie zaglądam, co tam jest, mam rację? Na hamo. Jest tutaj do sprzedania, no to chcę przeczytać, a ja słabo czytam. Żona obejrzy, przeczyta mi i może kupię. Albo teściowa. Bo ja nie potrafię czytać. Nie ma co świrować, ale jak pan sprzedaje, no to wiadomo, trzeba zobaczyć, co to jest. A to są młodziaki? Po dobrym niebie? Co pan lotuje? Lotuję. Jaka cena takiego młodego? 75 zł. 75 zł. Już szczepione, czy jeszcze nie? Szczepione już? Nie są szczepione. Słucham? Nie są szczepione. A gdzie pan lata? W Trzeszewie? Dopiero później szczepione. W Trzeszewie pan lata? Nie. Co? Nie. Bo to jest jaki okręg, który to jest? 0-7-4. Kociewie. Kociewie. I jak tam panu idzie to? Bardzo dobrze. Myślę, że nie jest tak źle. No fajny, nie? Przyjemny. To są polotnika, czy to po rozpłodzie? Co? Polotnika. Powiem panu, że każdy trzyma po rozpłodzie, a te najlepsze gołębie są po tych lotnikach, nie? Sprawdzone. Najpierw musi iść do lotu. No tak, ale jak kupują do rozpłodu na tych wystawach, na tym, to wie pan, jak to jest. Tylko płacą za papier. Z Kociewia pan. Tutaj mamy... Może jakiś piknik.
Zlot jakiś może? Na YouTubie będziesz, panie. Zlot. Pozdrawiam pana elegancko. Ani miły był, wiesz? Co? Ty, przeszło 100 osób, nie? Przemo? To po co on to pokazuje, nie? Tu jakiś świąt. Jedno, ale z Stipendem czy bez? Słuchaj. Tak, same miejsce. My tam gołąbki pilnować, bo jutro na problem. Jeden. A gdzie tego leciał, gadził, nie było tego kwestii, że zbudził i stanął do nas. Twoje te kundy? Twoje? Po 15. Gdybyś znalazł się nie w pierdalach. No jak nie ma, no to bierz. To jest para? Dwa samce. Co? Nie wiem. Co tutaj? Taki sobie kupił. No dobra. Ten czarny ma maś, ładno mi oko fajne, widzisz? Tu jakie grzeczne, nie? Kogut z kaczką. Dopiero się otworzy ten ogon, nie? No. Cześć. O, tych, samo, tych jest bardzo mało, nie? Hamburskie. Takie bym se kupił. Pana? Ile te hamburskie, halo? 300 zł para. Tu jest stary 150 zł. Teraz się wyciągnie i rozłoży. Kurde, naprawdę. Dopiero mu rośnie, nie? Po 40 zł sztuka? Dobra cena, nie? Wszyscy takie mają. Ceny? No, tam też mają. Ale to było, ale tu właśnie chodzi o ptaka, nie? Ktoś ma 40, a tu znaczy, że... Ale jakie ogona jeszcze to nie spierzały, nie? To łódki wszystko. No. Tam idziemy jeszcze papugi, dogramy. Czemu papug? Co? To jest pawik, dobrze mówisz. To jest pawik. A tu króliczki. Ty. Mówię, że już nie ma. A to jest... Czemu? A to jest gołąb, nie? Co? Wyjdzie w górę i chyba tą górę robić. Ty, u ciebie by gniazdo za małe. Dawkę tak musiał dołożyć. Ale taką by się parę dołożył. Wlot, dziury do wlotu by za małe, nie? To co za małe do wlotu? O ten jaki ładny, zobacz. Ty, Rumun na ogonie. Co? Ale nie, u ciebie. No podobno do tego, zobacz. Thank you.
kamień, nie? Kto? Hop, hopiec, hopiec. Koza. Kuziu. Bez rogi, nie? To są droższe te bez rogi. No, droższe kozy. Nie? Bo koza musi mieć, a za to byś nie chciał. No tak, bo wyjść trzeba i... Co? Tu chłodno, bo tu teraz słońca nie ma. Ma być, nie? Wszystko i to ile kaczuszki? 150 zł. Sztuka? Kaczuszki 150 zł sztuka. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Tak to wyszło na nagraniu. Komu się podobał, daj kciuka. Nie dałeś subskrypcji, za subskrypcji. Parki ładnej takich, nie? Leszka, mafiozy. Góra, dół. Tego, tego naszego. O, my tu klasy. Ale gdzie bym tą klatkę? Łucio w domu? No papugi to duże są. Na papugi? Dobra, pozdrawiamy z targowiska miejskiego w Tczewie. Lecimy na pszczółki przerobić antenę. Dzisiaj jest pakowanie. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Tak to wygląda. Jest po 7 godzinie. Piknik pewnie w Nowym Dworze. Chłopaki tam się bawią. Pozdrawiamy cały Nowy Dwór i imprezowiczów. Do zobaczenia.